Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na miniaturki perfum. Pogadamy sobie, pokażę Wam moją kolekcję miniaturek, jakie zapachy mam, co to dla mnie oznacza miniaturka, żebyśmy też nie pomylili pojęć oraz powiem Wam o plusach i minusach takiej kolekcji. Postanowiłam zrobić taki film, dlatego że ja zauważyłam u siebie, że coraz częściej też poszukuję miniaturek. I kiedyś Iwonka chyba napisała mi, że podoba jej się w Kajali to, chociaż nie wszystkie zapachy tak mają, ale duża chyba większość. I podoba jej się to, że w Kajali właśnie można kupić 10 ml, ale miniaturkę tej dużej flaszki. I że to jest fajne, bo masz substytut właśnie tych perfum. Jakby widzisz, jak one pierwotnie wyglądają. I właśnie o tym chciałam z Wami pogadać. O miniaturkach, a nie o małych pojemnościach zapachów. To niekoniecznie idzie ze sobą na równi. Są czasami, na przykład Mugler zrobił takie 10-mililitrowe flakoniki, specjalne takie długie i tak naprawdę rozróżniamy je tylko kolorami względem zapachu, który kupujemy. Na przykład niektórzy też robią takie długie flaszeczki i to robią jako takie promocyjne, wydając to na ogół albo sklepom, dostają to często pracownicy. No generalnie jest to dla dystrybutorów najczęściej. I ja nie chcę mówić o tych małych pojemnościach względem jakichś takich właśnie dziwnych rureczek, w których one się znajdują, albo w jakichś innych pojemniczkach. Jeżeli zapach znajduje się w innym pojemniku niż zbliżonym do flakonu, to nie jest to dla mnie miniaturka, to jest po prostu mała pojemność zapachu. I ja Wam dzisiaj pokażę moją kolekcję. Wy już ją widzieliście, ale pokażę Wam, jakie zapachy mam. Też nie będę o nich jakoś opowiadać, bo tematem dzisiejszym są plusy i minusy posiadania takiej kolekcji, więc po prostu Wam pokażę. I tak, mam miniaturkę My Way Nectar. Tu mam miniaturkę Prady, to jest Prada Paradox, ale Intense. Tutaj mam miniaturkę C, Giorgio Armani. Tu mam miniaturkę Diora Eden Rock, to jest ta kolekcja ich butikowa. Tu mam właśnie miniaturkę Kajali, czyli to jest 10 ml, ale w buteleczce właśnie takiej, jak jest ta duża. Tyle, że zminiaturyzowanej. Mam tu Euforię Calvina Kleina, to też jest miniaturka. Tutaj mam te buciki, to w ogóle wyszły takie miniaturki, buciki, chyba z każdego flankera, jaki powstał. Także można zebrać kolekcję bucików takich właśnie małych. Praktycznie każdego zapachu, który powstał, z tego co słyszałam. I niektórzy mają. Mam miniaturkę Black Opium z Yves Saint Laurent. Mam miniaturkę Twilly d'Hermé Tutti. Mam miniaturki, to już wiecie, repliki. Jedno to jest Jazz Club, a drugie to jest Beach Walk. Jak wiecie, też mam w miniaturkach cztery zapachy Amouage. To jest Search, to jest Guidance, to jest Purpoise i to jest Linage. I mam jeszcze Pradę i to jest Prada Eau de Parfum. Bez wersji nawet Intense, z tego co wiem, po prostu Prada Eau de Parfum. Uzbierało mi się takich miniaturek, słuchajcie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, więc myślę, że nie tak mało.
I teraz sobie pogadajmy o plusach i minusach takiej kolekcji. Niektórzy na pewno też sobie pomyślą, jaki jest sens w ogóle takich miniaturek. Jeżeli macie dużą kolekcję z ogromną ilością zapachów, to przede wszystkim ogromnym plusem kupowania już miniaturek jest to, że w końcu kiedyś je zużyjecie. Natomiast posiadając i 100-mililitrowe, i 50-mililitrowe flakony, powiedzmy, że ja takich flakonów mam 60 pełnowymiarowych, 150, 30, nawet więcej, 70 myślę. A reszta to już są właśnie miniaturki i małe pojemności, jakieś odlewki. I zaczęłam właśnie bawić się bardziej pojemnościami, dlatego że ja zauważyłam, że nie jestem w stanie zużyć tych flakonów i mogłabym robić odlewki komuś i tak dalej, może z czasem się tym zajmę, ale chciałabym nadal mieć i te flakony, i te zapachy w kolekcji. I coraz bardziej są zapachy, które chcę zużyć, ale są też zapachy, które zawsze myślę, a na dnie chociaż trochę zostawić, żeby po prostu mieć dany zapach, móc się do niego odwoływać, móc o nim mówić i tak dalej. No i w ogóle zapraszam Was do picia. Mnie gardło boli, jak za dużo gadam. A już jeden film nagrałam. I kolejnym plusem ogromnym kupowania miniaturek to jest, słuchajcie, to, że są kolekcjonerzy, którzy kolekcjonują perfumy tylko w miniaturkach i którzy wręcz szukają praktycznie każdego zapachu, jaki mogą tylko kupić, który będzie w miniaturce. I są w stanie nawet kupić pustą flaszkę bez danego zapachu, byle był miniaturowy i mieć taki pusty, tylko dlatego, że kolekcjonują. I na grupie się dowiedziałam, ile jest takich osób, jak bardzo są w stanie zapłacić naprawdę niezłe pieniądze, żeby miniaturkę dorwać. Więc nawet z tego tytułu, jak Wam zostanie ta flaszeczka, to flaszeczkę pustą też sprzedacie. Szybciej niż jakikolwiek taki, wiecie, pusty flakon. Więc myślę, że w miniaturki warto inwestować. Może się okazać najlepszą inwestycją tak naprawdę ze wszystkich Waszych zapachów pełnowymiarowych. Kolejny plus to jest chociażby taki, że jeżeli chcecie mieć jakiś zapach, bardzo Wam się spodobał, mieliście próbkę i po prostu się w nim zakochaliście, ale cena Was zabija, bo to jest akurat zapach, który kosztuje powiedzmy 1500 zł, to na różnych właśnie tego typu grupach perfumowych, właśnie na Vinted, na Elixach, możecie dorwać taką miniaturkę. Druga sprawa, że często sama marka wypuszcza wręcz do dystrybutorów, do sprzedaży miniaturki danych perfum. Oczywiście to są wtedy jakieś zestawy, ale jeżeli uzbieracie na taki zestaw, to macie danej marki ileś zapachów. No jeżeli upatrzyliście sobie tylko jeden i nie macie umysłu otwartego na różne zapachy, to oczywiście może się okazać, że albo Wasza skóra z danym zapachem się nie polubi, albo po prostu Wy naprawdę nie polubicie danego zapachu, ale mimo wszystko polecam, ponieważ na pewno sprzedacie te zapachy, które Wam się nie spodobą, nie spodobają. Możecie wtedy zostawić z tego całego zestawu miniaturek ten jeden zapach, resztę sprzedacie i jeszcze zarobicie. Gwarantuję. Kolejnym plusem to jest to, że zajmują bardzo mało miejsca. One tak naprawdę jakby możecie ich mieć w tysiącach tak naprawdę, bo one nie zajmą Wam strasznie dużo miejsca. One są malutkie, w związku z tym możecie sobie je poustawiać jak chcecie i naprawdę jesteście w stanie takich flakoników mieć multum. Też gwarantuję Wam, że satysfakcja posiadania tych miniaturek jest ogromna. Ja od kiedy zaczęłam nawet wręcz poszukiwać niektórych zapachów w miniaturkach, jestem zakochana i zachwycona, jak to fajnie i słodko w ogóle wygląda na półce. I kolejny plus, to jest już ostatni plus,
To jest po prostu to, że jak gdzieś wyjeżdżacie, to miniaturki jest Wam najłatwiej zabrać. Możecie wtedy zabrać kilka nawet zapachów i codziennie pachnieć inaczej, bo na pewno znajdzie się na to miejsce. I ja zawsze swoje miniaturki zabieram. Nie zabieram raczej pełnych flakonów, tylko właśnie te miniaturki. Ja lubię codziennie pachnieć czym innym, więc jak jadę na tydzień, to biorę 7 różnych zapachów i codziennie pachnę czym innym. Także ogromny plus. Jeżeli chodzi o minusy, nie ma ich dużo, słuchajcie. Oczywiście są tak naprawdę 2. No dobra, niech będą 3. Pierwszy minus to jest na pewno cena. One są po prostu droższe niż standardowe pojemności. Drugim minusem to jest brak atomizera. No niestety, one wszystkie otwierają się w ten sposób. Trzeba je wylewać. I jest to minus, dlatego że no, ja już je trochę użytkuję. Jedyne, gdzie mogę je zaaplikować, no to tu, ewentualnie wziąć na dłoń i sobie smarować w ciało. Też coś takiego robiłam, ale to trzeba rozkminiać, no i musi to być ciało. Natomiast i też wtedy nie uzyskacie aż takiej intensywności. Część Wam zostanie na dłoni. Ta dłoń, na przykład jak bardzo intensywny zapach, będzie długo się wymywała w ciągu dnia i ciągle będzie Wam też tutaj ta ręka pachniała, czy jedzenie, czy cokolwiek. No nie jest to przyjemne brać widelec do buzi i czuć zapach. Myślę, że to nie o to też nam wszystkim chodzi. A nie możecie sobie zaaplikować tego zapachu wszędzie, gdzie chcecie. Ja lubię oprócz tego też trochę dać na ubranie, bo lubię, kiedy to ubranie też pachnie. Lubię czasami spryskać z daleka oczywiście trochę na włosy. Włosy świetnie noszą, wiem, wysusza to bardzo, ale jeżeli to zrobicie raz na jakiś czas swoim ulubionym zapachem, to nic się, uwierzcie mi, nie stanie. No tu tego w ogóle nie zrobimy i takiej opcji nie mamy. Atomizer też daje lepszy efekt temu zapachowi. To znaczy przez to, że on jest rozpylany, to bardziej wchodzimy w mgiełkę niż właśnie ten alkohol tak pakujemy na siebie. Wiecie, jednak tu wcieramy ten alkohol, a przy atomizerze wręcz możemy w taką mgiełkę zapachową tylko wejść. Jest to też bezpieczniejsze dla skóry, a tym bardziej dla kogoś, kto być może ma z tym jakieś problemy. Więc jest to dosyć duży minus, ale nie jest to nie do przeskoczenia. O tak. I trzecim minusem, ale to takim, nie wiem, może troszeczkę naciąganym, to już od Was zależy, jak do tego podejdziecie. Jest przede wszystkim to, że jeżeli kupujecie miniaturki, a nie macie dużej kolekcji, to głównie tu jest ten minus, to one faktycznie dosyć szybko się kończą, bo to jest mimo wszystko 10 ml, czy czasem 7,5 ml, więc no dosyć szybko kończycie ten zapach, ale też nie aż tak szybko. Więc jeżeli nie macie dużej kolekcji, kupujecie tylko miniaturki i codziennie chcecie pachnieć czymś innym, żeby siebie czuć, to zdecydowanie bardzo szybko taki zapach zużyjecie, co uderzy Was po kieszeni. W takich wypadkach, kiedy macie bardzo małą kolekcję, powiedzmy maksymalnie 5 zapachów, miniaturki raczej się nie opłacają. Miniaturki to są fajne właśnie z myślą o kolekcjonowaniu, o robieniu kolekcji perfum. Bardzo fajne są też w przypadku, kiedy robimy sobie porównania zapachów albo lubimy jakąś jedną linię zapachową i chcemy z niej mieć ileś zapachów, bo się tak interesujemy i wyczuwamy tą delikatną nutę, w którą każdy z nich skręca. Wyczuwamy różnice między nimi. Fajnie jest powymieniać się wtedy. Wiecie, to ja tak naprawdę od niedawna dopiero zauważyłam, jak bardzo mocno można się pasjonować perfumami i jak ten rynek jest już rozpowszechniony i myślę, że perfumy nie służą już tylko do tego, żeby nimi pachnieć. Perfumy też służą do tego, żeby je po prostu mieć i taka jest prawda. I ktoś może mieć inne zdanie, ale naprawdę jest gro ludzi,
które po prostu chce mieć jakiś zapach. Nie musi nim pachnieć codziennie czy ogólnie, ale chce go mieć w swojej kolekcji, bo warto, bo jest wyjątkowy, bo to jest odnośnik do innych zapachów, bo na podstawie tego zapachu powstało coś tam. Więc te miniaturki to jest też niejako taka możliwość poznania ogromnej ilości zapachów, co byłoby nie do końca możliwe, lub jeżeli byśmy nie mieli odlewek, bo odlewki teraz są też takim ratunkiem, ale kiedyś nie było odlewek, ale miniaturek chyba też nie. Natomiast są niejako właśnie takim ratunkiem, żeby poznać bardzo dużą część tego rynku, ale nadal, czy bardzo dużą, no co roku, co miesiąc powstają nowe zapachy, nowe kompozycje, ciągle nam fundują coś nowego, bądź tak naprawdę nie nowego wcale, tylko że my mamy tak ograniczoną wiedzę, bo nawet jeżeli ktoś ma, słuchajcie, pisałyście mi, że jest taka para, która nagrywa na YouTube i ma 800 zapachów. Powiedzmy, że rocznie wychodzi 100 nowości, wychodzi więcej, bo ja podaję Wam na przykład nowości głównie z mainstreamu, czasami z jakiejś marki mniej znanej, niszowej. Ale gdybym jeszcze śledziła marki niszowe, strony, które publikują tylko nowości marek niszowych, to by się okazało, że rocznie wychodzi dużo więcej niż 100 nowych zapachów. I teraz weźcie sobie pod uwagę, że 800 to jest na przykład tylko 8 lat zbierania samych nowości. Gdyby ktoś chciał mieć wszystkie nowości, to i tak wydaje mi się, że musiałby mieć więcej niż 800 zapachów w kolekcji już. A zapachy są marki, które są od lat 80., od lat 40. Samych marek jest tak ogromna ilość, że nie sposób znać wszystkie. Więc w sumie nadal jest to kropla w morzu. Ja mam totalną kroplę w morzu, bo mam 100 zapachów. Tak, już mam 100 zapachów. Więc jeszcze bardziej mam kroplę w morzu, ale te 800 to nadal jest kropla w morzu. Jest taki zagraniczny, też kiedyś Wam o nim mówiłam, Jeremy Fragrance. I on, no on ma pokaźną kolekcję, ale też nie ma wszystkiego i głównie gada o mainstreamie, mało o niszy. A nisza to jest, słuchajcie, ja nie wiem, ale mam wrażenie, że jeszcze większa jest niż mainstream. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale jak zagłębiam się w te marki, jak widzę, ile tych marek jest, ile tego wszystkiego wychodzi. Okej. Marki niszowe w większości też nie posiadają nie wiadomo ile zapachów, dana marka niszowa, ale z kolei marka mainstreamowa też na ogół nie posiada nie wiadomo ile. Często to jest flanker flankera, flankerem pogania, ale nie to, że to są totalnie nowe linie zapachowe. Na przykład nisza nie robi flankerów. Tworzy nowe zapachy, a mainstream z kolei działa na zasadzie ten zapach się sprzedawał super, zróbmy jego flanker, coś zmieńmy, ale dajmy tą samą nazwę, on się sprzeda. Jakby te dwa światy totalnie inaczej działają, ale uważam, że marek niszowych jest tak ogromna liczba, że przerasta, moim zdaniem, możecie powiedzieć swoje, jestem bardzo ciekawa, przerasta to mainstream, według mnie. Ale jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie, co Wy o tym myślicie. Czy posiadacie w ogóle w swoich zasobach miniaturki? Czy właśnie te plusy sprawiają, że zaopatrujecie się w miniaturki, poszukujecie ich? Czy kompletnie dla Was to jest strata pieniędzy i uważacie, że i pojemność, i cena za tę pojemność, jaką musicie zapłacić, to jest totalna pomyłka? I ja to też zrozumiem, ale ja jestem team miniaturki. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Buziaczki kochani, do zobaczenia. Pa!